Cześć, z tej strony Codziennie Lepszy, a to jest kolejny odcinek Daily 360. I dzisiaj będziemy rozmawiać troszeczkę pod kątem inspiracyjnym, i będę chciał, żebyś zrobił małe ćwiczenie, które może Ci pomóc po prostu mieć lepszy kolejny rok. Bo jak rozmawialiśmy ostatnio o planowaniu roku 2024, oczywiście możesz sobie wrócić do tamtego filmiku. Tam się posłużyłem taką małą analogią, że w momencie, kiedy będziesz podsumowywał sobie rok 2023 to żebyś wyobraził go sobie jako film i zastanowił się jak zrobić, żeby film pod tytułem 2024 był po prostu lepszy. Ale możemy pójść trochę dalej jeszcze w tą analogię, trochę głębiej i zastanowić się, gdyby popatrzeć sobie na twoje życie od momentu narodzin do dnia dzisiejszego jak na taki film, to czy ten film Byłby ciekawy, czy on by był w ogóle interesujący? I czy ty, jako widz, gdybyś włączył sobie taki film na Netflixie, czy tam na jakimś innym serwisie, albo byś poszedł do kina na ten film, to czy chciałbyś go w ogóle oglądać, czy po prostu wyszedłbyś w połowie, bo to gówno byłoby tak nieciekawe, że nie chciałoby ci się tam w ogóle siedzieć, albo byś po prostu zasnął? Albo po prostu on by był filmem o głównym bohaterze, który jest. Nieskuteczny, który nic specjalnego sobą nie reprezentuje, i tak dalej. Czyli zastanów się, gdybyś, jeżeli ty jesteś głównym bohaterem i jest Twoje życie, to jest film o tobie, to czy ty sam chciałbyś ten film oglądać? Czy on by był dla ciebie ciekawy, czy wolałbyś po prostu przełączyć na coś innego, albo po prostu wyjść w trakcie i nie oglądać tego, bo by to było bezsensowne. Więc teraz, kiedy mamy już ten obraz, kiedy zrobisz sobie takie podsumowanie, daj sobie na to czas. Oczywiście możesz wyobrazić sobie, czy on był ciekawy, czy nie, ale daj sobie czas na to, żeby sobie go przeanalizować. I w momencie, kiedy będziesz miał już tą analizę, to zastanów się, obojętnie od tego, obojętnie co stwierdziłeś, nie? czy stwierdziłeś, że ten film byłby spoko, czy nie, zastanów się, jak sprawić, żeby ten film był jeszcze lepszy, w kolejnej części Twojego życia. Jeżeli stwierdziłeś, że ten film do tej pory jest fajny, jest OK, jest ciekawy, to zastanów się, co główny bohater mógłby dalej robić, żeby ten film był jeszcze ciekawszy i żeby poszedł z jeszcze lepszą stronę, czyli żeby kontynuować ten rozpęd, żeby ta akcja toczyła się dalej w sposób ciekawy, żeby po prostu tego filmu nie skiepścić. A jeżeli stwierdziłeś, że ten film jest mierny, jest kiepski, jest nieciekawy, to w każdym filmie jest coś takiego jak zwrot akcji, być może ten moment, kiedy teraz mamy przełom roku 2023 i 2024, być może ten początek kolejnego roku będzie dla ciebie takim przełomem, ale on to się nie wydarzy samo, tylko ty musisz po prostu zainicjować ten przełom. Więc zastanów się, co teraz główny bohater musiałby zrobić, żeby film pod tytułem Twoje życie poszedł w lepszym kierunku, i żeby nastąpił ten zwrot akcji, i żeby od teraz był to film ciekawy, pełen pasji, pełen sukcesów. I pełen takiej wartkiej akcji, którą aż chce się oglądać i do której aż chce się wracać wspomnieniami. I teraz w tym pomoże Ci jeszcze jedna rzecz. Po pierwsze, zdaj sobie sprawę, że jesteś nie tylko głównym bohaterem swojego filmu, ale jesteś też reżyserem, więc to nie tylko chodzi o to, jak Ty będziesz grał główną postać. Ale możesz po prostu wyreżyserować sobie, jak to będzie dalej wyglądać, bo tak naprawdę osiąganie celów i sukcesu polega na reżyserowaniu. To ty stanowisz, co chcesz osiągnąć, to ty wybyślasz sobie swoje życie i je realizujesz później jako ten główny aktor. Jeżeli tego nie wymyślisz, jeżeli sam tego nie ustanowisz, to po prostu wymyśli to za ciebie ktoś inny i będziesz odgrywał rolę, którą ktoś inny napisał dla ciebie. A napisze ją dla ciebie nie dlatego, żebyś był jak najlepszą wersją siebie i żeby to był film o tobie, tylko napiszę tą rolę tak, żebyś zagrał dla jego własnych celów i realizował jego własne cele będąc po prostu wykonawcą dla kogoś innego. Więc jeżeli chcesz stworzyć swoje życie w sposób taki intencjonalny, to zastanów się jak ten film powinien dalej wyglądać. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, która ci w tym pomoże, taka trochę już narzędziowa, to jest taka ewaluacja, której ja się nauczyłem dawno temu. To jest bardzo prosta ewaluacja pod tytułem Start, Stop, Continue. Czyli w pierwszej tabelce piszesz sobie Start i zastanawiasz się, czego do tej pory nie robiłem, a powinienem zacząć robić po to, żeby po prostu ten film był lepszy. Druga tabelka to jest Stop, czyli co robiłem do tej pory, ale co chcę zaprzestać robić, żeby ten film był lepszy, a trzecia to jest Continue i to jest też bardzo ważne, co do tej pory robiłem dobrze i chcę robić to dalej. I tyle. Poświęć sobie chwilę czasu na tę analizę. Zdaj sobie sprawę z tego, że jesteś nie tylko głównym aktorem, ale również reżyserem. I że nawet jeśli ten film do tej pory był kiepski, to może nastąpić zwrot akcji, ale ty musisz ten zwrot akcji nie tylko zainicjować, ale też wykreować i później zagrać. No i zastanów się, jak to zrobić. To był kolejny odcinek z serii Daily 360. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. I niezmiennie widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!